Cześć, witajcie moi drodzy w Austrii, w fantastycznym miejscu. Lotnisko, które dzisiaj wam zaprezentuję, to lotnisko Selmsee w Austrii. Niekoniecznie mogę dobrze czytać tę nazwę po niemiecku czy po austriacku, ale lotnisko jest przepiękne. Wydane przez ORBX-a, a stworzone przez Gaia Simulation, moi drodzy. Więc produkcja, już możemy sobie to powiedzieć od razu, jest wysokiej jakości, no ale dobrze, rozejrzyjmy się tutaj i zobaczmy, co tutaj jest tak naprawdę, bo tu są trzy hangary, H3, H2, H1, stoją jakieś randomowe samoloty. To wygląda bardzo śmiesznie, zobaczcie, jaki fajny feature ktoś tutaj zrobił. No genialnie to wygląda. Nawet nie wiem, co to za samolot, ale zobaczcie. Tutaj jest jego kod, austriacki samolot. Zapewne jak go wpiszemy, to będzie gdzieś na zdjęciach. Tu jest hangar numer 1, moi drodzy. Oczywiście straży pożarnej nie zabraknie. Tutaj mamy Luftfahrzeugtechnik Selmsee. No tak, po niemiecku jest mi trudno bardzo. Ale lotnisko jest bardzo ładne. Ja sobie zawsze wychodzę na parking, zobaczyć, czy jest jakiś parking. Słuchajcie, jest nawet jakiś kiosk. Okej, jest przygotowane lotnisko. Tu jest droga. Tu jest wyjazd z lotniska, okej. Tutaj mamy małą wieżę kontrolną. To jest takie typowe lotnisko dla ruchu aeroklubowego. Zobaczcie, no tu są stoliki, restauracja, taki typowe lotnisko wypoczynkowe. Tutaj mogą się dzieci pobawić. Ludzie lubią tak w tamtych rejonach wypoczywać, polatać trochę awionetką, później pójść sobie na kawę, obiad i w ten sposób spędzać życie czy spędzać czas. Zobaczcie, tutaj wózek ciągnie mały helikopter. Nie wiem, czy to jest helikopter ratunkowy. Być może, że jest to lotnicze pogotowie ratunkowe. Tutaj stoi sobie Volkswagen. Tutaj jest Wucher. Wucher Heliopter. Kurde, słuchajcie, no fajnie to wygląda wszystko. Tutaj kolejny helikopter. Lotnisko bardzo zadbane. Znowu Gaia Simulation, tak jak w przypadku lotniska w Kosie, prezentuje naprawdę dużą jakość wykonania, bo tutaj są naprawdę odwzorowane fajne szczegóły. Tu jest jakaś budka stróża. Der lautlose Flug. O, słuchajcie, a tutaj jest sekcja szybowcowa, można powiedzieć. Tu są szybowce, leżą sobie. Oczywiście na wyciągniku je później można wzbić w powietrze. Ale mega fajnie, słuchajcie, no bardzo mi się to podoba. Tu jakieś ładne Audi stoi. Słuchajcie, no lotnisko bardzo zadbane, z jednym pasem, bardzo krótkim pasem, więc absolutnie nie wylądujecie tu żadnym samolotem dużym, czyli jakimś Airbusem. Nie. Do tego lotnisko nie służy. To służy tylko i wyłącznie do latania aeroklubowego. Także tutaj polecam wam bardzo serdecznie, o taka właśnie, Cessenka. Wsiąść sobie do niej i polatać kręgi nadlotniskowe albo coś w ten deseń. No, polecam wam bardzo pobawić się tym symulatorem, bo on na to jak najbardziej zasługuje. Zobaczcie, samolociki stoją sobie w kolejce. Cessny 172 w większości, ale nie tylko. Tutaj widzę jakiegoś Robina chyba, z tego co dobrze pamiętam. Fajne wydaje dźwięki. To jest ta Cessna, w której ja jestem teraz, to jest Cessna 152, moi drodzy. A więc taka starsza siostra Cessny 172. Zobaczcie, jakie tu są walory estetyczne w koło. No to jest coś genialnego. Zobaczcie, jakie góry. Zobaczcie, jakie widoki. Przelećmy się tutaj kawałeczek. Sprawdźmy, czy po prawej stronie nic nie ma, po lewej nic nie ma. Możemy wyjechać na pas i sobie taki krąg nadlotniskowy, można powiedzieć, zrobię. Dobrze, moi drodzy, klapy na jedynki i startujemy, nie czekając na zbawienie. Ja robię kręgi lotniskowe po swojemu, a powinny być zrobione z teorią, więc wszystkich teoretyków lotnictwa i praktyków lotnictwa bardzo przepraszam, jeżeli coś robię źle. Dobrze, moi drodzy, no są tutaj przepiękne walory estetyczne tego lotniska. Zobaczcie, jak tu wygląda. Nawet jakiś market tu gdzieś postawiono. Blisko jest jeziorko. Nawet nie będziemy robić kręgu nadlotniskowego, tylko się tutaj w okolicy przelecimy.
Klapy schowamy. Słuchajcie, no można sobie po takich miejscowościach austriackich zrobić trasę VFR i latać bez już samolotów pasażerskich, pobawić się tym lotnictwem, posprawdzać jak działa Cessna, jak działa Cessna 152, 172, jak działają inne samoloty dodane do tego symulatora. Tu sobie przelecimy nad tymi domkami. Okej, okay, gdzie jest lotnisko? Tam jest lotnisko. Okej, okay, to teraz skręt w lewo. Pamiętajcie, że przy skrętach ta czarna kropka powinna zostawać w środku. Wtedy jest prawidłowy zakręt. Teraz widzicie, trochę przesadziłem i przeleciałem lotnisko, ale my nie chcemy na nim lądować. Polecimy sobie z drugiej strony. Dobrze, i teraz już możemy zacząć wykonywać za chwileczkę skręt w lewo. Jesteśmy nieco za nisko i ja o tym doskonale wiem. Dobra. I lądowanie gładko na pasie. No to nie było takie gładkie. Urwaliśmy podwozie. No i tak, wylądowaliśmy na lotnisku Selemzi w Austrii. Od studia ORBX. ICAO tego lotniska to jest Lovz Lima Oscar Whisky. Lima Oscar Whisky Zulu, tak się nazywa to lotnisko. Podjedźmy sobie na parking, zaparkujmy naszą Cessnę 152. Wygląda zacnie, no bo to jest bardzo skromne, małe lotnisko. Mało jest odwzorowanych lotnisk aeroklubowych, więc jeżeli chcecie się pobawić, to jest to lotnisko stworzone specjalnie dla was, no bo nie kosztuje też dużo. Z tego co widziałem, to ono kosztuje chyba $25 australijskich, to jest około 50 zł. Nie, $20 australijskich, przepraszam, $20 australijskich, więc to jest około 40 zł na złotówki, albo coś ponad 40 zł. I dla takich walorów estetycznych, no warto sobie sprawić taką scenerię. Jedną w miesiącu kupicie scenerię i niedługo będziecie mieli pół Europy wypchane sceneriami. Trzeba mieć jakąś pasję. I tłumaczcie to żonom, dziewczynom, mamom, albo swoim mężom, albo swoim mamom, albo swoim chłopakom. Pasja jest najważniejsza, słuchajcie. To była sceneria lotniska Selemzi w Austrii. Od studia Gaia Simulation, wydawanego przez ORBX Simulation. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.